która została zatrzymana i wolny. Murze dwóch Polaków. A i stało się, proszę Państwa. Błąd, Szadę. Szadę zdobywa pierwszą bramkę przy wiernej postawie naszej obrony. Proszę popatrzeć, ten rzut wolny i piłka wzdłuż całej szesnastki. Żaden z Polaków jej nie dotknął. I tu ostre dośrodkowanie i tu także piłka przechodziła. Szadę wyprzedził tam Wieczorka, zostawił. Kroj był najbliżej. Hefner. Nadal Hefner. Przeszedł linię środkową w dalszym ciągu. Hefner, dobry rajd zawodnika NRD. Wybiera Szadę, odegranie piłki na lewo. I pozycja strzelecka, gol! Nieprawdopodobna sytuacja. Długo śledził los tej piłki Tomaszewski. Strzelił Hoffman, lewoskrzydłowy. Bardzo szybki, mocny strzał lewą nogą. Zobaczą to Państwo i ten rajd, który zainicjował tę akcję. I jeszcze dwukrotne podanie i zupełnie nieobstawiony Hoffman z lewej strony. W długi róg, wewnętrzna część słupka i 0-2. Absolutnie zaskoczenie. Przy piłce był Szadę. I teraz podanie do Hoffmana. Natychmiastowe uderzenie. 0-2. Szarmachowi. Odważne wyjście z bramki Kroja. Gol! Triumfalnie uniesiona w górze ręce Grzegorza Laty. I już tylko jednobramkowa przewaga zespołu NRD. Raz jeszcze ten ruch. 1-2. I owacje dla polskiego zespołu. Ubieg tam Dernera. Ach, Żmuda niedokładnie. Groźna akcja. Sam z Mownikiem. Zawodnik NRD bardzo szybki. Gol! Szalona radość zawodnika NRD z numerem 8. To Hefner, jeśli dobrze dojrzałem, numer na tej zabrudzonej koszulce. Tak doszło do tego nieszczęścia. Tak pada trzecia bramka dla zespołu NRD. Chyba przesądzająca już losy złotego medalu. Zaledwie 5 minut do końca spotkania. Nie, to chyba jednak szóstka.